A czy wojna w, no w Gazie, gdzie jesteśmy też bombardowani strasznymi obrazami z Gazy, gdzie giną niewinni Palestyńczycy również, gdzie giną dzieci palestyńskie, to są obrazy, które w normalnym człowieku wywołują no, przerażenie, nie wiem, jak to nazwać. Na pewno, również we mną. Każdy człowiek, który tam cierpi, to nie sprawia nikomu żadne pociechy. Natomiast w krótki sposób to powiem, bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Tego pan nie spotka nigdy na świecie. Teza. Wierzy pan, że wywoła to zaraz. Inną opinię pan usłyszał, teraz pan pyta mnie, ja panu powiem. Jasne. Więc bardzo prosto. Nawet w szkole u dzieci, jak się kłócą, jeżeli ktoś wymyśla o kogoś atakować, on nie informuje go, on po prostu to robi. Tam tyle procedur, żeby poinformować i uprzedzić sąsiadów, żeby wyszli z budynku, żeby wyszli z dzielnicy, żeby poszli do drugiej strony. Nic podobnego do tego. I pamiętajmy też, to, co było robione 7 października, to było zło dla zła.